prezentujemy proste testy, jakie wykonujemy po każdym montażu systemu odbiorczego na antenę, polegające na zbadaniu różnicy szumów, temperatury szumowej między ciepłą ziemią a zimnym niebem. Ziemia ma temperaturę w granicach 270 stopni Kelwina, natomiast zimne niebo, zaznaczam zimne niebo, w granicach 15 Kelwinów, bo na niebie też można znaleźć punkty o wiele wyższej temperaturze generujące szumy. Ale generalnie z bardzo dużym prawdopodobieństwem, podnosząc antenę do góry, kierujemy ją właśnie w kierunku zimnego nieba. I teraz dobrze działający system do odbioru sygnałów odbitych od Księżyca powinien wydzielać, powinien prezentować różnicę między szumami termicznymi Ziemi a szumami zimnego nieba. I to właśnie widać na wskaźniku S-metra, transceivera. Nie jest to pomiar, jest to tylko prezentacja, gdyż do pomiaru należałoby użyć przyrządów pomiarowych, ale ten prosty test właśnie uwiarygodnia nasz system. To jest pierwszy test. Jeżeli ten test nie wychodzi, należy szukać przyczyny, bo bez tego, bez zauważenia różnicy, bez wykrycia S-metrem różnicy między szumem, kiedy antena patrzy na ziemię, a patrzy w kierunku zimnego nieba, nie ma sensu przystępować do pracy, gdyż nie odbierzemy sygnałów odbitych od Księżyca. Komentarz. W tej chwili antena jeszcze widzi ziemię. My tu mamy ścianę lasu, dlatego u nas tak, wiesz, na płaskiej terenie to myślę, że inna sytuacja. Za chwilę już chyba wychodzi, już spada się, antena zaczyna widzieć zimne niebo. 13, 14. W tej chwili cała wiązka anteny. 15, 16 stopni. W zasadzie już cała wiązka anteny widzi zimne niebo. Już idzie. Tak, widzę, widzę. Na ziemię teraz. Andrzej, patrz tam. 11. Drugi. Trzeci. Chyba wystarczy.